czasem się wznieść, znaleźć melodię, która zaniesie mnie. Wybiła godzina 22 na naszym zegarze Campo. Czas więc zaprosić na scenę kolejny zespół, który zakończy naszą dzisiejszą muzyczną wędrówkę. W skład tego zespołu wchodzą osoby, których połączyły talent oraz pasja, aby muzyką ewangelizować innych. Pierwszą płytę wydali już w 2012 roku, która nosiła tytuł Tajemnica Wiary Boże Mixtape. Druga zaś została wydana całkiem niedawno. Bo w zeszłym roku. Dokładnie. A jej tytuł to Jedna miłość, jeden Jezus, jeden strzał. Przed Państwem najlepsza chrześcijańska muzyka w mieście. Zespół Sens Życia Projekt. Brawa! Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Słuchaj. Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę, to lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Wylej to co masz, cisnę pod prąd. Nie wiem gdzie iść mam, ale wiem dobrze skąd. Wszystko to, jaki był motyw. Łatwo zrobić błąd, który wprowadza w kłopoty. Dziś tylko rzeka mi się śni, co mnie czeka i gdzie jesteś ty? Tyle pytań. Słyszę słowo, ale serce nie chwyta. Tym bardziej mózg bez podpowiedzi. Znów szukam bez parcia klika. Sól bracia, elita ból. Bo znów znika ktoś tu, coś się dzieje trud. Rolnik się rozsypał, nie na ten grunt. Nie wypał, niech zrobi coś król. Niech stąpi duch twój, duszy nie wytrzymam. Ile tych prób w łzach i krzykach. Co na tu publika, że nie jestem za wzór. O nie, na pewno nie, raczej jak panika. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? To lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie ducha, nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Proszę, czekam, niech stąpi duch. Dłużej nie wytrzymam teraz twój ruch. Nie liczę skuch,
Wiem, że to bez sensu. Uf, dobrze nie mieć z tym problemów, sentymentów. Trud z tych zakrętów, para Bóg, gdy patrzy na mnie publika, w żaden sur raczej robi jak banita. To jest taki przykaz, to nie miłości wyraz, nie taki mały wykaz. Diagnoza wyma stan, jak pół litra. Może trzeba zwolnić, po co tak gonitwa? Codzienna bitwa, już przy samym wschodzie. Dosłownie ich przenosi, kiedy budzi mnie dzwonek. Co jest okropne, co jest polem do popisu mam? Czy muszę robić to, czy muszę ciągle wtedy zdam? W tej samej gram drużynie, to czemu z tego słynie, że jak coś złego, to znaczy, że mnie bijesz. Co? Co? Nie. Co? Chcesz mi grać? Ej, ej, co? Chcesz mi co? Grać? Nie, nie, co? Chcesz mi grać? Wszyscy razem! Chcesz mi grać w dupę? Lepiej wylej na mnie! Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej! Ej, chcesz mi grać w dupę? Lepiej wylej na mnie! Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej! Chcesz mi grać w dupę? Lepiej wylej na mnie! Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej! Chcesz mi grać w dupę? Lepiej wylej na mnie, ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Coraz częściej wiem, co jest ze mną, co niszczy mnie i co niszczy naszą jedność. To nie wredność, to grzech bez ustanku. Piękno duszy pek, nie ma takich wariantów. To jak krew pulsuje na okrągło. Chcesz mi wlać w dupę, lepiej mnie stąd wyciągnąć. Chcę się cisnąć przez okno, jak nie dam rady przez drzwi. Czy windą, inną drogą, wiem, że jestem tym, który wbił te gwoździe i ciernie. Złym umiem, biegle ten styl, to piję wiernie. Choć czuję syf, to nawet nie jęknę. Znowu patrzę na to, wszystko zbyt wiernie. Mam taką fermę, gdzie każde jajko to zbóg. Myślę, że jest złote, ale to nie jest mój Bóg. Będę je dług, we mnie jak po trupach. To już wiem, teraz potrzebuję. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie. Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? To lepiej wylej na mnie. Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie. Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Chcesz mi wlać w dupę? Lepiej wylej na mnie. Ducha nie chcę być trupem, którym byłem dawniej. Słuchaj, wylej, wylej. Mordo, słuchaj. Wylej na mnie ducha. Chcesz mi grać. Ej, wylej, wylej. Chcesz mi grać. Ej, ej. Chcesz lepiej, mi wylej na mnie ducha. Słuchaj. Chcesz wylej, mi wylej. Ej. Chcesz mi grać. Wylej, wylej. Witamy wszystkich. Sen życia projekt. Chcę nas przedstawić, chociaż jak dzisiaj się nas pytali, ile przejechaliśmy i jak wygląda ten skład. To bardzo trudno odpowiedzieć, bo nikt nie ma stałego składu. Dzisiaj jesteśmy w czwórkę, bo nie wszyscy mogli przyjechać. Pandemia, sami wiecie, jak to teraz wygląda. Tak więc pozdrawiamy resztę ekipy, bo na to się składa naprawdę trochę osób. A dzisiaj jesteśmy w takim składzie. Dwie Agnieszki. Franco Bolo. Food of food. I z nami też przyjechała moja żona Ania. I menadżer. I mój mąż, Łukasz. Tak zwany menadżer. Pozdrawiamy Kubę, pozdrawiamy Mariusza, co są w domu, nie mogli przyjechać tutaj z nami. I reszta ekipy też. I na początku graliśmy, żeby przyszedł ten Duch Święty, chociaż już tutaj się modliliśmy wcześniej. Ale człowiek jest w życiu ogólnie bardzo niecierpliwy. Ja jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem i zawsze chcę mieć to już, już. I jak mi ktoś mówi, módl się do Ducha Świętego, wzywaj go, wzywaj, wzywaj. Ja zawsze mnie to strasznie denerwuje. I muszę tak spojrzeć, tylko wezwać, dlatego takie mocne wołanie do Niego. To raz, a dwa też jest tak, że często się buntujemy i mówimy, że to Pan Bóg jakoś nas chce karcić, nie wiem, zbić czy cokolwiek, że chce nam po prostu wylać w dupę. Więc odpowiedzią na to naszą jest, żeby po prostu wylał na nas ducha. Bo Pan Bóg bardzo szybko odpowiada, bardzo szybko, jak takie neutrino, taka cząsteczka, która po prostu mknie, tak jest też Jego słowo, które bardzo szybko wpada, nie? Tylko jak człowiek jest zbuntowany, jak jestem zbuntowany, wcale nie chcę tego przyjąć. Ale jak trochę tego buntu gdzieś odejdzie, to można zobaczyć jakąkolwiek zmianę, że to słowo wpada jak ten neutrino i Bóg bardzo szybko działa i bardzo szybko zmienia też życie. Gramy.
dajemy. Zmieniasz całe me życie. Wszystko, co znam, życie. Nie światło jak neutrino. Skąd mknie co dzień twe słowo? Gdy spadam w dół i gdy wznoszę znów. Raz, dwa, trzy, o. A ty i tak zmieniasz moje życie. To jest ej. Ten fakt. Tutaj przychodzimy jak tak zwane, nieładnie to brzmi, ale takie zera, bo to co mamy to naprawdę nic, takie pstro i to można tak powiedzieć, że nieraz by się chciało tak zawalczyć z Panem Bogiem o coś, ale to jest krótka piłka, nie, tak jak w meczu. Pierwszy, drugi, trzeci gol, Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty, 3-0, nie, do pierwszej połowy. Tak więc, mimo że wiele rzeczy chcę zdobyć, chcę być mistrzem, to na końcu i tak się okazuje, że mistrzem jest ktoś inny, że mistrzem jest Jezus Chrystus. Ej, wszystkie ręce w górę, jestem nikim, nie mam nic, to jest prawda, którą i przed światem. Możą się tym lubić, powiedzą, że jestem wariatem albo że jestem głupi. Jestem wszystko głupi. Można rzucić, tylko można co? Rzucić. To, co zostaje, to tylko zwykłe stro. Mówią mi, życie jest grą, naucz się tego, a ja słyszę, wypłyń na głębie, bo tam to słychać z brzegu. Słyszę, zostaw kolegów, przyjaciół, rodzinę, ojca, matkę, żonę wraz z synem. Brzmi to dziwnie, nie ma się co dziwić, brzmi nie fajnie, a ma być całkiem fajny finish. Jak to zrobić? Jak mam się wysilić? Z niejedną gadką, zobacz mój billing. To killing me softly, zapędzasz mnie w kozi ruch. Chcesz wyostrzyć moją mowę, mój wzrok, słuch i mózg. Na końcu zostaje ty i ja, nasza relacja z bliska.
choćbym cały świat zyskał. Tak i tak, nie zdobędę mistrza. Gram w tą grę, żeby wygrać w tych zawodach. Mam stro w głowie, dlatego utrzymuje mnie ta woda. Mam stro w głowie, mówi rola światowa. Faktycznie stro to dobre miejsce, by wlewać słowa. Nie da rady się schować, wszędzie mnie znajdziesz. Ty wnicasz o palas, ty wprowadzasz parter. Chcę być twardzier, jak Penuel Jakub. Chcę ustawieństwa, wciąż oczekuję znaku. Wciąż szukam śladów twojej obecności dziś. Tylko tak umiem iść. Egoizm, grzech kroczy obok, krok w krok. Moim wrogiem, wiesz, jest ten dwugłowy smok. Jeden buduje się na Boga, drugi pożera bliźnich. Jak mam coś robić, jak widzę grzech mój we wszystkim. I słyszał jeden strzał, działam przez instynkt. Nie robię tego, czego bym chciał. Ha, to mi się tak wystarczyć, wiesz. Ty i ja, nasza relacja z bliska, choćbym cały świat zyskał, to i tak nie zdobędę mistrza. Przychodzę na ten mecz, by zdobyć puchar, by grać do końca, potrzebuję ducha. Nie na skucha, bo tych grzechów żygam. Dobrze, że być w twoim składzie, to pierwsza liga. Bez ciebie znikam, nie ma mnie, nie istnieje. Ty dajesz życie, gdzie chcesz, słowo siejesz tam, gdzie powie. Wiatr do ziarno mogło paść, ja jestem player. Na tej murawie chcę grać, żeby trwać, widzę jak player. Z moimi myślami, mam nadzieję, że wyrwiesz je z korzeniami. Tak między nami, chcesz sam na sam. Ludzi dajesz obok, ja przegrywam z afektami, bo nie jestem robot. Widzę, chodzi o to, że na końcu ty i ja i te słowo rzucone na ziemię, którą zdobywam. Potąd w stro znamieniony jest na bukłach wina. Chcę być mistrzem, szukam mistrzem i czekam na finał. Na końcu zostaje ty i ja, nasza relacja z bliska, choćbym cały świat zyskał, to co? I tak nie zdobędę mistrza. Ej, i tak nie zdobędę mistrza. I tak nie zdobędę mistrza. I tak nie zdobędę mistrza. Nie, 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 nie zdobędę mistrza. Nie, nie. I tak nie zdobędę mistrza. Ej, i tak nie zdobędę mistrza. I tak chciałam dalej powiedzieć o tej relacji, bo ten następny kawałek mówi właśnie o mnie, o moim totalnym rozbieganiu, że robię wszystko naraz. W skrócie wielkim, mądrzejsze i głupsze rzeczy. A no i szukam tego szczęścia, a to szczęście, które jest właśnie pod podłogą, może tak brutalnie to nazywając, ale tak naprawdę ten, który daje szczęście, jest najbliżej mnie, a ja ciągle gdzieś patrzę za daleko. I dlatego teraz ten kawałek. Tyle możliwości, za dużo tak. Spokój, mogę do ciebie pobiec. Zbuchane serce, czego innego chcę, zagubione wyrywać się. Jak przekonać się zbyć brak? Nie, 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 ty co przywraca twój pokój w głowie. Lepiej by nie było spełnione nadzieja w tym łagodnym słowie. Zobacz, jak blisko nie masz. Zobacz, wytrzymaj. Zobacz, jak blisko nie masz. Jestem. Zobacz. Zobacz, jak blisko mnie masz, jestem. Cały czas.
odrzucić co? Zaśmieca głowę, choć nie ściąga na dno. Czy goni za wszystkim, choć to nie mniejszy zło. Pokazuj mi, za czym w końcu iść. Najbliżej ciebie zobaczyć twój krok. Ty jedną drogę, jedynie to. Dzięki. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, no generalnie jesteśmy młodzi, to się uważam za młodego, że kiedyś umrzemy. Nie wiem, czy się zastanawiałeś, czy kiedyś umrzesz i co się wtedy stanie. Pytanie do was. Co wtedy będzie, jak umrzesz? No i odpowiedzią na to pytanie jest kolejne pytanie, które zaraz zagramy, czyli pytanie w niebie, że tam staniesz i tak naprawdę co tam się będzie działo? Co, z czym przyjdziesz do Boga, do świętego Piotra, który na początku cię przywita w bramie i się spyta, dlaczego mam tutaj wpuścić ciebie? Gramy. Wszystkie ręce w górę. Raz, dwa, raz. He, he, bra. Ka, 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 ka. Skr, skr, skr. Ej. Ej, pomyśl, jest to dzisiaj, nie da się przygotować. Choć przyszło mi do głowy, jak wygląda taka droga. Taka twoja i moja i tak skończy się tym samym. Że staniemy kiedyś i puk, puk do bramy. Witaj święty Piotrze, czy my się znamy? Ciebie wszyscy Bóg taki miał taki zamysł, by cię tu postawić, byś mógł nas witać. Zaraz, ale Bóg też ma kilka swoich pytań. Zaraz, nie pytam, jak to, skąd to? To nie jest jeszcze niebo? No to jest odkąd? Jakiś błąd to myślałem, że masz tu księgę, do której się wpiszę i po prostu wejdę. Z małym lękiem, czy Bóg nie cieszy się z tego, że chce iść do Niego, a nie do złego? Pyta każdego, nigdy się tak nie bałem. Pyta nawet świętego i wtedy usłyszałem. Pytanie w niebie. Dlaczego mam tutaj wpuścić ciebie? Pytanie w niebie. Co odpowiedzieć, by wypaść najlepiej? Jak tu teraz obronić sam siebie? Pytanie w niebie. Całe życie przed oczami, co robić? Nie wiem. No dobra, udało mi się pytanie poznać. A myślałem, że nie, bo to sprawa prosta. Kilka nowych doznań, ale co teraz? Odpowiedź wiem jedynie, że musi być szczera. Czy mam strzelać? A może kas woka? Poczekam, pomyślę, przydałby się adwokat. Pytanie jak knockout, a brzmi banalnie. Pomału łzy w oczach, widzę to fatalnie. Panie, czy nie jest jak ratunkowe koło? Panie, przecież miał być całkiem wesoło. Marsz czoło spływa pod poskroni, czas goni. Kto mnie tutaj obroni? Nie ma się gdzie schronić. Przecież to sam Bóg kapnie się, jak skłamie mu akt desperacji, żeby nie skurzyć. Czy mi Bóg mógłby pytanie powtórzyć? Pytanie w niebie. Dlaczego mam tutaj wpuścić ciebie? Pytanie w niebie. Co odpowiedzieć, by wypaść najlepiej? Pytanie w niebie. Jak tu teraz obronić sam siebie? Pytanie w niebie. Całe życie przed oczami, co robić? Nie wiem, jego cierpliwość mnie teraz dobija. Temat jaki jest, tak cały czas nie mija. Ja się wysilam całe życie przed oczami. Chwila, przecież się mogę obronić dobrymi uczynkami. Już jest plan i od czego tu zacząć? Co prawda w młodości ściemniałem kłamiąc. Mamie, tacie i to nie mała lot. Zmądrzałem na starość, każda niedziela rano msza. Kościół bez mięsa, w piątki piwa, w ciągu wielkiego postu. Mam opinię, dobry gościu, spytaj się sąsiadów.
Przecież w końcu się starałem jak na zabój. Dla przykładu, jak uświęcając się, dawałem na Radio Maryję, nie głosowałem na lewicę. To prawda, że są trudne te schody do nieba, ale teraz to już wpuścisz mnie, nie? Nie. Dlatego panuje taka dziwna cisza? Nie. Chodzi o to, by dalej wyliczać? Razem. Nie. Powiem ci, żeby było miło, musisz dodać, żeby się skończyło, ej. Ja. Co? Co? Nie wiem. Pytanie w niebie. Ej, ej. Pa, 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 pa. Pytanie w niebie. Bra. Ej, ej. Pytanie w niebie. Sens życia projekt, sens życia projekt, o. Pytanie. Ej. Szczęść Boże, jestem Agnieszka, Agape. Chciałam powiedzieć, że stresuję się. Tam. Brawa! Jestem tutaj z moim mężem. Tam siedzi Łukasz, menadżer zespołu. Tam było powiedziane na wstępie, pani prezenterka mówiła, że to jest zespół stworzony, żeby coś tam ewangelizować czy coś. Ja widzę, że no, jest to duże słowo bardzo. Duże za duże. Dużo za duże i na wyrost. Bo widzę właśnie, jak ciężko jest żyć w zgodzie z Panem Bogiem i ciężko jest przyjmować Jego wolę, godzić się na wszystko, co daje. I nawet to, co działo się w zespole przed przyjazdem tutaj, było trudnym doświadczeniem. Ważyły się losy tego koncertu, czy w ogóle tu przyjeżdżać i czy grać. I widzę, że jedynym rozwiązaniem no jest to, żeby Pan Bóg codziennie, kilkanaście razy na dzień, na nowo wylewał ducha i tworzył nam nowe serce. Nowe serce z ciała, a nie z kamienia. Serce takie, które chce kochać drugiego, które jest gotowe kochać, które chce, decyduje się na to, żeby kochać, przebaczać, a nie zabijać. Widzę to w moim małżeństwie, że jest to trudne często. I gdyby nie ten duch, to, że Pan Bóg działa i że daje tego ducha, to byśmy tu nie byli. No, a mój mąż też nie byłby tu ze mną. I też jestem Panu Bogu za to wdzięczna, że możemy tu być, że możemy grać w tym zespole i mam nadzieję, że da nam grać, bo naszym powołaniem jest przede wszystkim żyć w zgodzie z naszymi małżonkami, a to jest najtrudniejsze. Także cieszymy się bardzo, że możemy tu dla was być. Dziś zostało nam to dane, podarowane, jak w dzisiejszej Ewangelii. Zostaliśmy dzisiaj powołani tutaj na scenę. Także słuchajcie, za chwilę zagramy kawałek pod tytułem Nazicher. No i jest właśnie o tych potworach, nowotworach w sercu, które powodują, że to serce nasze nie jest w stanie kochać drugiego. Także ten. Żaden klej, nawet epoksypol nie poklei tego, co ja nazywam lipop. Nie zamuruję tego, ani to. Walka jak Kalido, nikt się nie ustoi. To jest ten koń, co stoi pośrodku troi. To taka blizna, która się nie chce goić. Mimo dobrej woli, w grzechach jestem holik. Nie chcę tego, nie chcę, nie chcę. Życzę coraz głośniej, wyrywam sence. Co glas, prosprawiaj, abyś śpiewał presplay. Muszę na nowo stworzyć arkusz Excel. To nie backstage, to linia frontu. Nie umiem zakopać taki czuć z fontu. Meta jest za linią horyzontu. Nie umiem tam dotrzeć, ciągle staję w korku. Yeah.
trzeba wyciąć bezbędnych słów. Nie poprawię, nie odstawię, stary znów. Daj mi nowe, we mnie nowe, teraz serce słów. Znasz moje serce, potrzebny mi bypass. Tyle śmieci we mnie siedzi, cała hałda. Sam nie dam rady wyrwać się z tych kajdan. Znowu stoję i wołam, oh my god, żadna frajda. Po tych rajdach znów kosztowny lifting. Kijstry, wbierz to, syfij do tego. Przykre fakty, faktem sequelą. Dajmy na ten peron, co ma dobry tor. Pite, please, pażausta, por favor. Proszę o Boży rol, chcę dobrą liczbę. Święty Piotr, załatwię fajną izbę. Zdjęć tą gwizdę, co broi, wiesz. Załatwię kistę, będziemy świętować fest. Jeden mały gest, jeden mały wicher. Zmień jeden herc, jeden raz na zicher. Ej! Ej! Na otwartym sercu operację zrób. Wytnij ze mnie ten nowy odpór, usuń ten guz. Pomóż do twojego serca światło, wodę twoich słów. Pomój we mnie życie, nowe serce skup. Nie naprawiaj, nie odnawiaj. Tam jest guz, trzeba zniszczyć. Trzeba wyciąć bezbędnych słów. To zniszczyć. Poprawię cię, namawiam, tylko stare serce zbóż. Na zicher spójrz! Teraz zagramy taki kawałek, trochę wcześniej Anato mówił o tej zazdrości. I nie wiem, macie, ale ja też czasami zazdroszczę na przykład różnym ewangelizatorom, że mieli jakoś w życiu takie doświadczenia mocne. Wyszli naprawdę z jakiegoś największego bagna, teraz jeżdżą po Polsce, ewangelizują, mają takiego powera, ducha. Że ich życie się tak zmieniło i jadą z koksem. A ja widzę, że po prostu może mam swoją historię, nie mam takich spektakularnych jakichś wydarzeń i widzę, że codziennie potrzebuję jakby wyciągnięcia z tego dołka, z tego dna przez Pana Boga. I jedyna taka myśl, która mi się wbija wtedy do głowy, że trzeba iść do spowiedzi. I to jest bardzo trudne, nie wiem, jakie macie doświadczenie, ale strasznie nie lubię do spowiedzi. A w moim życiu miałem, to mnie uratowało, jedna rzecz, że na spowiedzi dostałem jedną taką pokutę, że mam chodzić co 2 tygodnie do spowiedzi. I to było dla mnie po prostu, chyba chcieli mnie zabić w tym konfesjonale, mówię, czy o co chodzi w ogóle. A dzisiaj widzę, że to, że te wydarzenia i ten pomysł tego księdza był błogosławieństwem dla mnie, że dalej jestem w małżeństwie, dalej jestem w domu, bo nie powiedziałem wam, moja Ania jest w ciąży i spodziewamy się 7. dziecka. 6 zostało na Śląsku. Pozdrawiamy ich. I naprawdę, gdyby nie Pan Bóg i też ta spowiedź i taka jedna spowiedź, trochę przyszło mi do głowy, że jest taka, jak wiecie, konfetti, nie? Konfety, wiecie, jest takie małe, jedno małe, nie? I żadnego efektu nie ma, nie? Efekt musi być kiedy? Kiedy jest, u nas mówimy na Śląsku, wciul tego konfety, nie? Tak więc ten kawałek się nazywa konfety, właśnie jest o tym, żeby iść do spowiedzi. Mamy problemy techniczne, malutkie. Także tego. Macie tu spowiedź? Możliwość jakąś? Opowiedzmy kawał. Jest tu jakiś ksiądz? Zapraszam. Ej, 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 ej,
to spowiedzi, czym prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy ojcze, za tydzień w ogóle ty. Najlepiej to jest odłożyć na dziś. Tyle spraw wokół, niby raz w roku pójdę spokojnie, będę miał na rok spokój. Sprawy w toku, nie ma czasu, by się zmagać. Trudniej mi przyznać, że to antyodwaga. Trudna sprawa, dziś na pewno nie dam rady. Wiesz, wszystkie te sprawy muszę pokrywać swe szarady. Jestem Lady Fest, choć możliwość jest. Wszystkie wady wiesz, ciężko podjąć gest. Idź do spowiedzi, czy prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień, miesiąc, rok, w ogóle ty. Najlepiej to jest odłóż na dziś. Słyszę to ciągle, choćby anioł stróż kopał mnie po głowie, mówiąc, no dalej już. Weź się rusz, czy to pisze Frank Peretti. Jedna spowiedź jest jak jedno konfetti. Idź do spowiedzi, czy prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień. Najlepiej to jest wszystkie ręce w górę. Idź do spowiedzi, czy prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień. Ha. Właśnie na dziś. Ile tej spowiedzi, by był jakiś efekt? Tyle co konfetti, w końcu rozmawiam z szefem. Tej się jest lepiej, serce mniej ślepe. Tyle, że mnie trzeba ciągle poganiać z cepem. Myśli zlepek, co jest? Mam być święty, żeby tyle repet. Nie jestem bezpieczny. No idź, idź, tam same prezenty. Te akcenty to autentyk, choć w głowie zamęty. Sentymenty na bo trzeba popchać ten tabor. Co mam mówić? Robi mi się słabo. Czy ja idę na szabot? Po co tyle zachodu? Ciągle to samo z powodów i powodów. Z samych epizodów, jak się pozbyć bez liku. Wymieniać tylu szpików, to nie jest spikuś. Wiem, że niełatwe i nie bardzo pasi znów. Ale te konfetti on dał na mój wykup. Idź do spowiedzi, czym prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień. Najlepiej to jest idź do spowiedzi, czym prędzej idź. Nie odkładaj tego na kiedy, pojutrze, za tydzień. Najlepiej to właśnie odłóż na dziś. Idź do spowiedzi, czym prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień, miesiąc, rok, w ogóle ty. Najlepiej to właśnie odłóż na dziś. Słyszę to ciągle, choćby anioł stróż kopał mnie po głowie, mówiąc, no dalej już. Weź się rusz, czy to pisze Frank Peretti. Jedna spowiedź jest jak jedno konfetti. Idź do spowiedzi, czy prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień, w ogóle. Najlepiej to właśnie idź do spowiedzi, czy prędzej idź. Nie odkładaj tego na jutro, czy pojutrze, za tydzień, w ogóle. Najlepiej to właśnie odłóż na dziś. Tak właśnie. Patrzę przed siebie, ostrożnie robię pierwszy krok. Dużo się dzieje. Zawsze obok ciągle coś. Czy sukcesem, czy problemem, wszystko to jest moim terenem, mój wewnętrzny świat i dom. Chcę, żeby było pięknie, może to naiwne, żeby tworzyć coraz więcej, bo jest dla mnie nie dziwne. Ciągłe kłótnie, pretensje, strajki, co jest winne. Cierpi na tym serce, rozum i wszystko inne. Teraz ty się zajmij tym, bo ja w sądach wiodę prym. Ciągle mieszam, mam tu ciągle błysk. Nic nie widzę, tylko dym. Ty się zajmij, wiem, że ci. Pokoi w głowie widać wszystko jak na dłoni. Zaciskam pięście, by chłonić się ciągle. Zapędzam się w tym broń, dzwonić, zapędzam w pogoni. Czyż kogo chcę dogonić ciągle? Wypadki, wydatki, problem, długi, rachunki, pieniądze. Jak związać koniec końcem?
ciągle. Praca domu, biada, stulec, córka, żona, czy jak kolejna. Jak szybko zmienić rolę. Ciągle. Teraz ty się zajmij tym, bo ja w sądach wiodę prym. Ciągle mieszam, mam tu młyn. Nic nie widzę, tylko ty. Ty się tym zajmij, wiemy, że ci już się ogarni, powierzam dziś. I moje sny, nie chcę przez życie z sobą. Ty się tym zabij, wiemy, że ci proszę ogarni. Powierzam dziś wszystkie rozprawy. I moje sny, nie chcę przez życie z sobą. Teraz ty. Teraz zajmij tym. Teraz ty się tym zajmij. Teraz się zajmij tym. Teraz ty się zajmij tym. Nic nie widzę, tylko ty. Ty się tym zajmij. Wiem, że ci to się ogarni. Powierzasz dziś. Kto mówi teraz? Ja jeszcze nie mam doświadczeń. Teraz prawie jak wy. Nie, ja nie. No dobra, no to teraz będzie kawałek pod tytułem Ararat. To jest, czy ktoś na sali wie, co to jest Ararat? Góra, tak, tak. Dobrze, dobra odpowiedź. 10 punktów. Dobrze. To teraz. Na której osiadła? Tak. Arka Noego. Arka Noego. Tak, dobrze, to jest druga odpowiedź. 10 punktów. Dobra. To ja chciałam teraz powiedzieć, że tak. Podobno. Ogólnie chodzi o to, że. A ty miałeś mówić? To było tak zaplanowane, tak? Nie. To się wbiło. Dobra. Ten. Nie wiem, jak tam. U was z modlitwą, czy ogólnie dużo się modlicie i że, czy robicie to gorliwie, jak to jest u was z tym wszystkim? No nie wiem, u mnie jest tak średnio na jeża, bo zawsze jest wszystko ważniejsze niż, niż jakaś tam modlitwa, jakaś, nie wiem, osobista relacja z Panem Bogiem. A skoro mówimy, że w Niego wierzymy, albo że chcemy iść do nieba, że chcemy być święci, to znaczy, że mamy jakąś relację z tym kimś, do kogo chcemy iść. No i tak to jest o tym trochę, nie? Że jeśli chcesz coś, nie wiem, robić, na przykład się modlić, to żeby włożyć to serce, żeby wejść w tą relację z Panem Bogiem sercem, na przykład. Na przykład z Panem Bogiem, bo też chodzi o to, żeby wejść w relację sercem ze swoją żoną, mężem, albo jeśli pracujesz, to też włożyć może trochę w to serca. Ja jestem na przykład pielęgniarką, to wiem, że serce jest do tego zawodu potrzebne. No, ale no, to tak w skrócie chyba o tym, nie? I że może Damian coś doda, bo może coś miał zaplanowane lepsiejszego. Nie, nic nie dodam. To jest kawałek, że możesz się modlić w każdym miejscu. Mnie to ujęło kiedyś, że wiadomo, oczywiście jest pięknie, jak masz swój jakiś ołtarz, albo idziesz do kościoła i się modlisz przed krzyżem, przed jakimś świętym obrazem, ale też mnie ujął, że taki gość mówił, że nawet naprawiał
sedes w łazience i zaczął się modlić. Nawet w takich dziwnych miejscach też się można modlić, nie? O tym jest ten kawałek. Yo, wszystkie ręce w górę! Aha! Ej! Sens życia, projekt! Aha! Dobra. Dobra. Nie ma Kuby, ale... Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, o co chodzi, rób to zawsze sercem. Nawet gdy masz to opanowane za pan brat, to nie jest to automat, jak zwykły aparat. Modlitwa jak Ararat w potopie dnia spraw, które burzą zaraz. Tak dobrze znasz, jak wariat się starasz, nic nie zarabiasz. Codziennie stajesz przed wyborem, on czy Barabasz. I komu chwałę dasz, liczy się na koniec. Kilka złotych słów, czy kilka złotych monet. Nikt nie jest klonem samego siebie, że jeden żyje wiarą, drugi o wodzie i chlebie, że jeden jest player, drugi jest player. Mów jak jest naprawdę, a nie, że wodę lejesz. Co zarobisz, to przejesz, co wymodlisz, to nie wiesz. Nic gotowe nie jest, jeśli wcześniej nie zasiejesz. Albo dni to złodzieje, albo ktoś ci nie zapłacił. Dla innego zysku robisz, to inaczej się opłaci. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, o co chodzi, rób to zawsze sercem. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, gdzie to robisz, najlepiej w swej izdebce. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, nie pytaj, o co chodzi, rób to zawsze sercem. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, gdzie to robisz, najlepiej w swej izdebce. Po co, dla kogo, za ile, nie pytaj. Reprezentuj siebie i tego się chwytaj. Tego się trzymaj, gdy jest źle, niedobrze. I dobrze tak zrobisz, najbardziej mądrze. Różne opcje, jakie chcesz do wyboru. Nie wiesz, jak je wpierw, zacznij od sporu. Z nim sęk tym bez oporu. I tak go tym nie przekrzyczysz, choćbyś podkręcił wolum. Napieraj i demoluj, niebo na okrągło. Ważę, że to robisz, ważę, że jest ciągłość. Możesz mówić, że to horror, albo że to wstyd. Dalej, rób to, płacz, rycz. Zostaw jutro, weź z tego wyjdź. Choć jest trudno, nie wymyślaj licz, że to już może za mało wierzysz dziś, ej. A to jest furtką, żeby za nim iść. I gdy się modlisz, leżysz, stoisz, o co chodzi, rób to zawsze sercem. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, gdzie to robisz, najlepiej w swej izdebce. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, o co chodzi, rób to zawsze serce. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz, gdzie to robisz, najlepiej w swej izdebce. Najlepiej w swej izdebce. Gdzie? Najlepiej w swojej stepce. Aha, tak, tak. Rób to zawsze serce. Gdy się modlisz, leżysz, stoisz. Gdzie to robisz? Najlepiej w swojej stepce. Yeah, yeah. Leżysz, stoisz. O co chodzi? Yo. Teraz będziemy biegli. Teraz musisz sobie znaleźć trochę miejsca. Bo już za dużo gadania, to pobiegajmy. Dobrze, w końcu. Gramy. Ale trochę miejsca muszę mieć do biegania teraz. Do ciebie biec. Na razie można siedzieć, ale po prostu trzeba się podnieść. Sens życia, projekt. Biegnę wciąż za szczęściem, sensu szukam. Moje serce, gdzie jest tutaj własne miejsce?
chcę odnaleźć go. Nieustannie czegoś jeszcze mi brakuje, chcę mieć więcej, by do ciebie mieć czym prędzej. Daj mi jakiś trop, moje życie dobrze wiesz, składa się z momentu. Chcę odwagi do decyzji wbrew sentymentom. Zabłąkana, nie wiem do jakiego kontynentu płynąć, gdzie należy mój bok. Wypadkowo jestem poszarpanych nerwów, niewolnik radości, szukam suplementów. Własną drogą szłam, żadnych nie chcę zakrętów. Prowadź przy tobie chcę, mieć prosty tor, bo ja pragnę wciąż do ciebie biec, póki twój głos mam. Do ciebie ja je zawróci w drogi złej, do ciebie dopóki bądź zwala znaleźcie, ja szukam ja. Cię, szukam Cię. Nie łatwo ślady twe, że dajesz sens, nawet kiedy jest naprawdę źle. Dajesz sens, ciebie piec, póki twój głos mam, gdzie ja jestem. Ja pragnę wciąż do ciebie być, póki twój głos mam. Nadzieja jest zawrócić z drogi złej, chcę dopóki pozwalasz znaleźć się, ja szukam cię. Słowo moją bazą biec, to otworzyć, a kazą wejść, to bez żadnych nakazów jest tym sekretem od razu, nie stać się cofać, bo załapowat, pod stanowie noworoczna już jest listopad. Wszystko to olać w natłoku porad, milion wiadomości wrzucone do wora. To wszystko jest skomplikowane, kiedy rządzicie i tylko robi zamęt, kiedy chce się do niego biec. Wszystkie te wady, obawy zaciemniają dany sens. Tyle drogi, ten jogging zostało ubrać, tylko dres. Do ciebie biec, póki twój głos mam. Do ciebie biec, zawrócić z drogi złej, chcę dopóki pozwalasz znaleźć cię. Ja pragnę wciąż do ciebie biec, póki twój głos mam. Do ciebie biec, zawrócić z drogi złej, chcę dopóki pozwalasz znaleźć cię. Ja szukam cię, szukam cię, szukam, szukam cię, szukam, szukam. Ale fajne. Dzięki. Gramy. Gramy, bo nas mało czasu. Aha. Yo, ej, yo. Gramy, gramy. Franco Polo. Da. Food, food, yo. Yo, idzie się wkurzyć, coś się dzieje, ten sam grzech. Czemu? Nie wiem. Taki stary kumpel, stary przyjaciel, nawet nie pamiętasz, jak długo się znacie. Taki czarny placek na życiorysie i już na macie nie jest z popisem. Piszę to, co myślę, myślę, na co liczę. Liczę na to, że to koniec, a wychodzi życie. Podejrzewam, że to spisek, bo wciąż pęka ten most. Mam już dość, nawala mi host w głowie głos, jak za dawnych czasów, co? No chodź jeszcze raz, ziom, no chodź jeszcze raz, no weź sobie to. Wzrasta mój gniew i wzrasta zło. To gorsze niż prąd, bo paraliżuje. Wtedy, kiedy tylko ja, tu jest mój czas i mój grzech. On do pasji doprowadza mnie. Nic wart jest mi nie, nie pozwala, by nawrócić się. Ta gra, ona jest i we, i gdzie ta pomoc teraz jest? Kurza mnie to we.
kluczowe. To niemożliwe, mnie to nie spotka. W tej grze jestem psem, co goni kotka. Chwila jak fotka, kłamliwa myśl. I w tej grze już robię zamysł. Jak to dziś przecież wszystko wokół mam pochytane, tak zwany święty spokój. W końcu miałem plany, mam plany. Bóg obiecał, że razem radę damy, więc skąd te plamy? Już cię wymieniłem, mam siłę. Kiedy się zawierzyłem mu, zabierz taki trud, jestem taki mały znów. Świętość na bruk, sumienia słychać huk. Mój grzech, mój wróg, odbija się większym echem. Dotyka innych, a w skrytości byłem z grzechem. Szyderczym śmiechem, ten co przyniósł mi ten wstyd. Jak żyć, jak ciągle powstaje taki zgrzyt. Bo czas i grzech, on do pasji doprowadza mnie. I wart jest mój mnie, nie pozwala by nawrócić się. Ta gra, ona jest i fair. I gdzie ta pomoc teraz jest? Ej, wkurza mnie tu wez, Boże weź to wez. Jeszcze raz. Mój czas i mój grzech, on do pasji doprowadza mnie. I zwart jest mój gniew, nie pozwala by nawrócić się. Ta gra, ona jest nie wez. I gdzie ta pomoc teraz jest? Ej, wkurza mnie tu wez, Boże weź to wez. Weź to wez. Nie weź to was i doprowadza mnie. Weź to weź. Jest mnie. Weź to weź. Aby nawrócić się. Weź to grasz. Ona jest nie fair. I gdzie ta pomoc teraz jest? Wkurza mnie to. Ej Boże, weź to weź. Okej. Dzięki. Gonimy, bo mało czasu. Nie wiem, ile nam pozwolą zagrać jeszcze. Nie, bo tu nie, powiedzieli, że musicie iść spać. Nie będę mówił, ale to Paulina mówiła. Przepraszam. To teraz takie do tańczenia. Dla odmiany. A, no. Podnieśmy ręce teraz, będzie. Tam jest... Yo, yo. Jeszcze nie da. Podnieśmy ręce. Afro trap. Dziękować. Podnieśmy ręce do góry, serce i głowa. Bo jego serce przy tobie jest. Zapytasz czemu powtarzam tak. Hasła, slogany rzucane gdzieś tam wiatr. Świat woła dzisiaj tu wielki mit. To co trudne porzuć, łatwe chwyć. Dobrze wiem, nie rozgubić tym wszystkim się. Nie. Może słyszysz, nie warto walczyć inny. Ale on wie o wszystkim, zna serce twe, no co w środku. Więc popatrz niebo i podnieś je. Podnieśmy ręce, podnieśmy ręce, raz, dwa. Dziś możesz zacząć wszystko z nowa. Tak, tak. Podnieśmy ręce, do góry ręce i słowa. Będziesz więcej mocy, by móc dziękować. Podnieśmy ręce, do góry serce i głowa. Bo jego serce przy tobie jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciągle tak żyjesz z dnia na dzień. Czujesz, że dusisz się, że ledwo łapiesz tlen. Marzysz o przerwie, odpocząć chcesz. Więc z bólem, a gniewem, gdzie tu sens? Dobrze wiem, jak to na co dzień jest. Dobrze wiem, gdy zadyszka nieraz łamie mnie. Dobrze wiem, wtedy przerwą jest ten jeden gest. To zna te nerwy, bóle, ktoś kto kocha czymś. Góry ręce i słowa, niech więcej mocy w mu dziękować. Podnieśmy ręce, podnieśmy serce i głowa. Dziś możesz zacząć wszystko od nowa. Podnieśmy ręce, góry ręce i słowa. Niech będzie więcej mocy w mu dziękować. Podnieśmy ręce, góry serce i głowa. Bo jego serce
przy Tobie jest. Chcę, żebyś wiedział, co znaczy być w ramionach Ojca, Jego sercem bić, Jego miłości zanurzyć się, ciągle wracać, wierzyć, podnosić się. Dobrze wiem, ile kosztuje pierwszy krok. Dobrze się na noce, ale spójrz w niebo, serce i oczy wznieś, popatrz w górę, woła, on tutaj jest. Mówię to na prosto, on tutaj. Ja mówię kapo, wy mówicie mocno, kapo, kapo. On tutaj. Mówię to na prosto, bardzo prosto, on tutaj jest. Kapo, raz, dwa, trzy, podnieś w ręce, hej. Dziękujemy bardzo. Pa. Dobra, to był ostatni kawałek. To może przed tak ten, nie? Że to Franek Borgier. Franco Polo. Agnieszka. Agnieszka. Damian. Damian. Futo fu. To mi się podoba. Dobra, mieliśmy taki jeden na bis. Mieliśmy nadzieję, że będziecie wołać bis. 10% dla was. A, wszystkie ręce w górę. A, prosto. Wiosna, lato, jesień też. Zima, słońce, śnieg czy deszcz. Jesteś Bogiem, moim Bogiem. Chcę cię adorować. Jesteś Syn Ducha. Gdy upadam, podnosisz mnie. Jesteś Bogiem, moim Bogiem. Dajesz życie, mówiąc słowa. Nieważne, gdzie to jest, tu czy tu, z palcem, bo mam pierwszy świat i tak jest swój. Południe, północ, minus, plus. Gdzie się nie ruszę, jesteś już mój anioł stróż. Twoim znakiem, do łaski wszędzie, jak za siomakiem, za darmo pakiet. Dlaczego, jak to, czym zasłużyłem, przecież zjadłem jabłko. Postawić na ciebie jest naprawdę warto. Co od ciebie biorę w ciemno, bo jest dobrą marką. Teraz gram w to, idę za ciosem, póki się pozwala znaleźć, nim trafię rykoszet. Ręce wznoszę, by się modlić, cię wielbić, uwielbiać ciebie. Nie jestem sam jak Kevin, łagodzisz moje nerwy, dotykasz moich myśli. Tylko ty możesz mnie oczyścić. Tak. Zima, słońce, śnieg czy deszcz. Jesteś Bogiem, moim Bogiem, Bogiem. Chcę cię adorować. Zima, słońce, śnieg czy deszcz. Gdy upadam, podnosisz mnie. Jesteś Bogiem, moim Bogiem, Bogiem. Daję życie, mówiąc słowa. Jadę na piasku, dwie pary stóp. Z całą pewnością idziemy w dwóch. Gdy jest trud, widzę tylko jedne i to jest pewne, wtedy bierzesz mnie na ręce. To, co jest piękne, tworzysz wokół mnie. Kiedy mi się nie chce, kiedy mam zły dzień. Ty przy mnie jesteś i mówisz słowo. Odrzucam bezsens, bo ty tworzysz na nowo. Mimo to lub przekleństw wiem, że nie odejdziesz, bo z twoich ust wypływa miłosierdzie. Nakładasz na pędzel prawdziwy kolor. Nie mogę malować naprawdę solo. Staję się solo, mam swój smak, styl, pomysł to prolog. A ruszam świat. Ej, wystarczy jeden znak, mam wybierać Bóg trzy razy tak. Lato, jesień, deszcz. Zima, słońce, śnieg czy deszcz. Jesteś Bogiem, moim Bogiem. Chcę cię adorować. Jesteś ze mną każdy dzień. Gdy upadam, podnosisz mnie. Jesteś Bogiem, moim Bogiem. Daję życie, mówiąc słowa. Jesień, deszcz. Zima, słońce, śnieg. Jesteś Bogiem, moim Bogiem, chcę cię adorować. Jesteś ze mną każdy dzień, gdy upadam, bo
Bogiem przez cały czas. Uwielbiam Cię. Dzień też, co? Zima, słońce, śnieg czy deszcz. Jesteś Bogiem, moim Bogiem, chcę Cię adorować. Jesteś ze mną każdy dzień, gdy upadam, podnosisz mnie. Jesteś Bogiem, moim Bogiem, dajesz życiu, mówiąc słowa. Dzięki bardzo. I jeszcze jeden. Ostatni kawałek gramy, już naprawdę ostatni. No. Tak na uspanie, taki... To jest taki na spanie, taki, na dobranoc, kołysanka. Takie zamówienie złożyliście, że ten, na uspanie. Żeby dobrze się szło spać. To jest, ale uwaga, dobra, zanim zaśpiewam, to, bo to musicie na to w takim razie zwrócić uwagę. To jest, tak, znacie przypowieść o owieczce, że tam sobie leży, Pan Jezus ją przychodzi i zbiera, nie? Tylko, że nie wiemy, że ta to owieczka to my, to ja właśnie. I ta owieczka, żeby jeszcze wchodząc w szczegóły, nie jest w stanie sama przyjść, nie jest w stanie, nie wiem, czy macie doświadczenie, że sobie nie radzicie z grzechem, że cały czas to samo i to samo i to samo, bo nie jesteście w stanie, bo macie, bo mam te połamane nóżki, ale naprawdę On przychodzi i zbiera. Nawet jeżeli to jest tak... po prostu w strzępach leżymy, to On przychodzi i zbiera. Jesteśmy tymi owieczkami. Ja jestem tą z połamanymi nóżkami. Mówią mi, że mogę wstać i iść. Jak to zrobić, kiedy nie mam sił? To jest niemożliwe, nie dam rady dziś. Choćby mnie straszyli wszystko na nic. Jedynie to, co umiem, to zabić. Bo moim sercem rządzi nienawiść. A Ty nie przejmujesz się zupełnie tym, że ja nie umiem człowiekiem dobrym być. I Ty bierzesz na siebie ten mój krzyż. I ja mogę dzisiaj zacząć żyć. I jak Ty możesz kochać mnie? I Ty, jak Ty możesz kochać mnie? Gdy ja ciągle robię rzeczy złe. Nikt nie mówi, że jest tą jedną ze stu. Na siłę trzeba w tej grupie być już. Do tej reszty cały czas knap co tchu. Ja wiem, że nie umiem mimo wielu prób. Dlatego, że tak ciągle upadam znów. Nie zmieni tego nawet żaden cud. Moje grzechy zatrzyma dopiero grób. Bo drugi człowiek to dla mnie wróg. A Ty nie przejmujesz się zupełnie tym, że ja nie umiem człowiekiem dobrym być. I Ty bierzesz na siebie ten mój krzyż. I ja mogę Ci się zacząć żyć. I jak Ty możesz kochać mnie? I Ty, jak Ty możesz kochać mnie? Ciągle robię rzeczy złe. I Ty widzisz wszystkie grzechy me. I jak Ty możesz kochać mnie? Gdy ja ciągle robię rzeczy złe. I Ty widzisz wszystkie grzechy me. I jak Ty możesz kochać mnie?
możesz? Jak ty możesz kochać? Jak ty możesz kochać? Dzięki bardzo. Sens Życia Projekt, dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo.